polskie. Witamy Małopolskie TV i widzów z Małopolski na trzeciej edycji Pucharu Polski, który odbywa się w naszej przepięknej Krynicy, wprawdzie troszkę deszczowej i mroźnej. Natomiast no, trzecia edycja, 36 klubów, kluby z Chorwacji, ze Słowacji, z Węgier. Po raz pierwszy Węgrzy u nas pojawili się. Dzisiaj rozgrywaliśmy wszystkie formy ringowe i na planszy tylko poi fighting. No cóż mogę powiedzieć, Mistrzostwa Europy zrobiły nam odpowiednią reklamę w Europie. Staramy się teraz z burmistrzem o realizację Mistrzostw Świata Juniorek i Kadetek w boksie w następnym roku. Mamy nadzieję, iż boks na tym światowym poziomie zagości na 2 tygodnie w Krynicy, albo w okresie wakacyjnym, albo jesiennym, w zależności już od federacji AIBA, która ustala te terminy. No cóż mogę dodać, udało się nam wspólnie po raz trzeci spędzić tutaj te 36 klubów z całej Polski. Myślimy, że w następnej edycji będzie nas troszeczkę więcej, za każdym razem tych klubów jest więcej. Już teraz mogę oficjalnie ogłosić, iż dzięki tutaj naszym działaniom podczas zeszłorocznych Mistrzostw Europy udało się nam uzyskać status Pucharu Europy, dlatego Polish Open, który jest tutaj rozgrywany w Krynicy, więc za rok oficjalnie pierwszy Puchar Europy w kickboxingu w Krynicy. Jesteśmy w hali lodowiska, które zamieniło się w arenę kickboxingu, jak co roku. Ta impreza już wpisała się na stałe do kalendarza wydarzeń nie tylko w skali Polski, ale również w Europie, bo obecność tutaj Chorwatów, u których byliśmy w Karlowacu, Węgrów, Słowaków, to oczywiście nie jest przypadek. No chcę powiedzieć, że to, że impreza się do takiej już, powiedziałbym, tych rozmiarów się rozrosła, to oczywiście jest wielka praca tutaj tych oto państwa. Ja im troszkę pomagam, natomiast najważniejsze jest to, że Krynica w długi weekend znowu jest pełna. Ta pogoda nam troszeczkę pokrzywała szyki, bo pierwotnie planowaliśmy zawody, żeby rozgrywane były na deptaku. No ale rzeczywiście dzisiaj deszcz, no nie przeszkadza, to oczywiście miło spędzić czas. Natomiast myślę, że sam fakt, że ta dyscyplina sportu się świetnie rozwija na terenie całej Polski, ale również w Krynicy. Dziesięciolecie klubu Jaspol w tym roku. Wiele medali, imprez rangi światowej, rangi europejskiej. No i co najistotniejsze, miasto dzięki temu się rozwija, ponieważ promocja przez eventy jest tym najbardziej takim efektywnym. I to, że dzięki temu przyjeżdżają tutaj ludzie do Krynicy, to, że dzięki temu o Krynicy jest głośno, to oczywiście wszystkim nam bardzo pomaga. Raz jeszcze dziękuję Państwu za wielką pracę, którą wykonaliście. No i oczywiście liczę na dalsze wspólne przedsięwzięcia ku chwale naszego miasta. Ja jeszcze dwa słowa a propos tego, co burmistrz powiedział. To nie tak, że tą pracę w 100% my wykonujemy. Ten pomysł narodził się dokładnie 9 lat temu tutaj w Krynicy. Wspólnie usiedliśmy w Urzędzie Miasta i rozmawialiśmy na temat zawodów rangi międzynarodowej w kickboxingu. Takich jak zeszłoroczne Mistrzostwa Europy, gdzie 3,5 tysiąca ludzi gościliśmy tutaj w Krynicy przez 6 dni. No, z różnych przyczyn ta impreza nie wypaliła. Zmienił się włodarz miasta. Mamy teraz wspaniałego burmistrza. Ja mieszkam z żoną w Sączu, natomiast całym sercem jesteśmy za Krynicą, za tym, co tutaj się dzieje przez te ostatnie 4 lata. Tak jak mówię, jeśli będziecie mieć dalej takiego burmistrza, jesteśmy wam w stanie zrobić w roku, ja myślę, 3-4 imprezy rangi międzynarodowej. W boksie i w kickboxingu, w tych dwóch dyscyplinach działamy, w tych dwóch dyscyplinach staramy się ściągać tutaj ludzi na miejsce. Na pewno musimy wspomnieć o wielkim nieobecnym tutaj dyrektorze Mosiru, panu Jerzym Szyszce, gdzie no bez pomocy pracowników i całej tej logistyki po prostu byśmy się wyłożyli. A zeszłoroczne Mistrzostwa Europy pokazały, że począwszy od Straży Miejskiej poprzez policję, skończywszy na Krynickim Szpitalu i wszystkich innych służbach miejskich, w odpowiedni sposób to się wszystko zaplatało i układało. Dzięki temu możemy organizować w następnym roku Puchar Europy już na pewno i mamy nadzieję, że Mistrzostwa Świata kadetek i juniorek w boksie. Ewa, dwa słowa. Jak się walczyło?
Może ja nie o sobie, ale o sukcesach zawodników naszego klubu. Na chwilę obecną mamy 4 złote medale, 2 srebrne i koło 4 albo 5 brązowych. Nasza Klaudia Cichoń, zawodniczka startująca jako seniorka w kategorii low kick w ringu, została najlepszą zawodniczką w formach ringowych. Natomiast liczymy też tutaj na dzieciaki, które w jutrzejszym dniu będą startowały. Mamy nadzieję, że staniemy na podium, jeżeli chodzi o klasyfikację drużynową. Liczymy na dużo złotych medali. Dzisiaj wywalczyłam swój 9 złoty medal Pucharu Polski. Generalnie na swoim koncie mam 13 mistrzostw Polski, brązowy medal mistrzostw świata seniorów i złoty medal mistrzostw Europy juniorów. W lutym tego roku wywalczyłam złoty medal Pucharu Europy, a w maju podejrzewam, że wywalczę kolejny złoty medal Pucharu Świata w Szeged. Szymon Mieszczu, 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 Szymon